Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w województwie śląskim. Na stronę opozycji przeszedł marszałek Jakub Chełstowski oraz kilkoro radnych PiS. Po wielogodzinnych, wieczorno-nocnych obradach i licznych przerwach odwołano także cały zarząd województwa, w tym wicemarszałka Wojciecha Kałużę. Odsunięcie się od PiS marszałek Chełstowski tłumaczy krótko. Brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa. Brak wsparcia w pewnych zakresach. Ja nie wychodzę z założenia, że muszę trwać do końca kadencji. Wydaje mi się, że te informacje, które przekazywałem dalej o tych problemach, o braku jedności w zarządzie województwa, nie znalazły odpowiedniego gruntu. Nad tą decyzją marszałek myślał przez ostatnie pół roku. Wczoraj Ruch Samorządowy Tak dla Polski poinformował, że Chełstowski zasila jego szeregi. Chcemy, my to tak nazywamy w swoim gronie, usamorządowić sejmik, żeby on wrócił do swojej korzeni, do samorządów, bo wydaje nam się, że to też będzie taki dobry akcent przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, żeby rząd, który zostanie wybrany, ten nowy, pamiętał o tym, że samorządy naprawdę zmieniały ten kraj i były ważnym elementem tego wszystkiego, co się wokół nas w ostatnich latach działo. I przedstawiciel rządu do spraw samorządu to nie może być osoba, której nikt nie zna, to powinien być ktoś w randze wiceministra. Poniedziałkowe polityczne trzęsienie ziemi w sejmiku ma szczególny wymiar. Dokładnie wtedy przypadała czwarta rocznica wolty wicemarszałka Kałuży. Na dodatek jeszcze w weekend prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził wraz z premierem Mateuszem Morawieckim Katowice, a także Jastrzębie-Zdrój i Gliwice i przekonywał o sile ugrupowania. Pan Jarosław Kaczyński wczoraj i przedwczoraj jeżdżąc po Śląsku próbował jeszcze zapanować nad tą sytuacją, ale dzisiaj widzimy, że już członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą być w Prawie i Sprawiedliwości, a PiS traci moralne prawo do rządzenia. Do nowego zarządu województwa śląskiego powołano byłego prezesa GPW Tomasza Czopika, dotychczasową pełnomocnik prezydenta Sosnowca Annę Jedynak oraz byłego prezesa Stadionu Śląskiego Krzysztofa Klimosza. Opozycja wymieniła też przewodniczącego sejmiku. Nowym został profesor Marek Gzik, który stwierdził, że dyktat z Warszawy zostanie zamieniony na rozmowę. Nowa perspektywa unijna, 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego, niebagatelna kwota. Chcemy wydać to efektywnie, chcemy zamienić tą kwotę na autentyczny rozwój naszego regionu, ale chcemy rozwijać się w taki sposób, żeby jednocześnie uszanować Zielony Ład, uszanować to, ten etos pracy, tradycję, różnorodność Śląska, wielobarwność, ale tak jak mówię, to co jest moją rolą, to przede wszystkim utworzenie platformy dialogu. Dziś radni PiS i Solidarnej Polski nie zostawiają suchej nitki na marszałku Chełstowskim. Radny Marcin Kozik uważa, że to, co wydarzyło się w poniedziałek, to wielka polityczna hucpa w wykonaniu opozycji. 4 lata temu dużo mówiło się o zdradzie marszałka Kałuży. No jak ocenić to postępowanie marszałka Chełstowskiego? Jeżeli byśmy to oceniali w kategoriach zdrady, to byłaby to arcyzdrada w wykonaniu marszałka Chełstowskiego i radnych Stowarzyszenia Tak dla Polski. A politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że nie zostawią tak tej sprawy. Pan marszałek Jakub Chełstowski został marszałkiem z rekomendacji klubu Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie klubu w najbliższym czasie złożą wniosek o odwołanie, ponieważ wiecie państwo, założył nowy ruch i niestety zawiódł nasze zaufanie. O odwołanie będzie jednak ciężko, nie znaczy to, że wkrótce nie szykuje się kolejne trzęsienie ziemi, tym razem w spółkach podległych marszałkowi. To nie tajemnica, że przy zmianie zarządu województwa zawsze dochodziło do zmian w spółkach mu podległych, a jest o co walczyć, bo to naprawdę dużo stanowisk. Zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego zmiany będą. Tu będziemy mieli do czynienia na pewno z, że tak powiem, rewolucją kadrową. Prawdopodobnie większość tych szefów, czy to spółek właśnie typu GPW, Fundusz Górnośląski, ale też instytucji takie jak Muzeum Śląskie, Stadion, no ale też i chociażby instytucje kultury, prawda? Owszem, tam są kadencje takie jak Teatr Śląski czy Biblioteka Śląska, to tu niekoniecznie mogą być rewolucje, tu na przykład zostaną obecni, jeżeli chodzi o teatr i bibliotekę, ale w pozostałych instytucjach rzeczywiście prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia, czy to już jest właściwie pewne, ze zmianą. Ale to nie jedyne zmiany, na które się zanosi. Zdaniem ekspertów może być więcej polityków PiS, którzy przejdą na drugą stronę. To może być taki polityczny COVID, to znaczy ten przykład może zakazić innych członków Prawa i Sprawiedliwości, może się nie skończyć na utracie władzy
tylko w województwie śląskim, ale może także spowodować ruchy odśrodkowe i szukanie szalup ratunkowych. Informacja o zmianach w województwie śląskim od wczoraj jest szeroko komentowana. Marszałek Jakub Chełstowski nie ukrywa, że zależy mu na środkach unijnych, a te, co do czego wątpliwości nie ma były marszałek Bogusław Śmigielski, są niezwykle istotne w funkcjonowaniu województwa. Dla mnie to pozytywna informacja. W tej ogólnej politycznej sytuacji, która jest w Polsce i takiemu negatywnemu nastawieniu PiS-u do Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne, że w województwie, które rozdziela pieniądze unijne, następuje zmiana taka prounijna i prorozwojowa. Województwo śląskie bez pieniędzy unijnych funkcjonować nie może. A polityczny COVID może okazać się niezwykle groźny dla Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie dlatego, że zbliża się okres wyborczy. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach odbyła się dzisiaj kolejna rozprawa kierowcy autobusu, który w tamtym roku śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę na ulicy Mickiewicza w Katowicach. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa trzech innych osób. Zdaniem prokuratury celowo wjechał w grupę ludzi, a autobus prowadził pod wpływem środka działającego jak alkohol. Łukasz T. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że obawiał się agresywnych osób przebywających na jezdni i próbował odjechać. Dziś zeznawał między innymi partner 19-latki. Jak tłumaczył, nie było żadnej wolnej taksówki, którą mogliby wrócić do domu, dlatego po imprezie zdecydowali się na powrót autobusem. Poszli na przystanek przy Mickiewicza. Tam kobieta zauważyła, że na jezdni przed autobusem doszło do szarpaniny, w której uczestniczy kolega partnera. Mężczyzna pobiegł w tamtym kierunku, a kobieta za nim. Potem autobus ruszył. Partner ofiary nie był w stanie opisać, ile metrów przejechał pojazd, nim kobieta spod niego wypadła. Przed sądem zeznawali dziś także rodzice oskarżonego kierowcy. Oskarżony po raz kolejny przeprosił bliskich 19-latki i zaproponował zadośćuczynienie finansowe. Policjanci z Zabrza poszukują mężczyzny, który w nocy z poniedziałku na wtorek podpalił ponad 20 samochodów w dzielnicy Rokitnica. Niektóre z aut płonęły bardzo blisko zabudowań mieszkalnych. Samochody były zaparkowane w różnych miejscach. Już taka wstępna ocena tego zdarzenia wskazuje na to, że osoby, które są pokrzywdzone w tej sprawie, no nic ich specjalnie nie łączy. Tak? To nie jest jakiś jeden właściciel tych samochodów, nie jest to jakaś jedna grupa. Po prostu przypadkowe osoby, które miały to nieszczęście, że ich samochód stał się celem ataku podpalacza. Policjanci, którzy rozpoczęli swoje działania, przede wszystkim skupili się najpierw na ustaleniu właścicieli. Druga grupa policjantów już dąży do ustalenia sprawcy. Zabezpieczone są nagrania z monitoringów. Pierwsze nagrania już są zabezpieczone, już policjanci je analizują. O pierwszym podpalonym samochodzie policjanci dowiedzieli się tuż po godzinie 2 w nocy. Potem zgłoszenia poszły lawinowo. Mężczyzna odpowiedzialny za podpalenia miał być widziany na jednej z ulic w Rokitnicy, jednak ukrył się przed nadjeżdżającym samochodem, po czym podpalił kolejne auto. Wszelkie informacje o sprawcy należy zgłaszać do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. W Sosnowcu w krótkich odstępach czasu doszło do dwóch tragicznych skutków pożarów. W poniedziałkowe popołudnie strażacy otrzymali zgłoszenie do pierwszego z nich, który wybuchł przy ulicy 1 Maja na parterze budynku wielorodzinnego. Państwowa Straż Pożarna została wezwana przez właściciela obiektu, który udostępniał to pomieszczenie. Po podejściu na miejsce zdarzenia pożaru nie było w pomieszczeniu, były oznaki popożarowe. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomiarów mielkiem wielogazowym w celu udostępnienia miejsca innym służbom. 50-letniej kobiety, która była w mieszkaniu, gdy wybuchł pożar, nie udało się uratować. Pierwsze zastępy dojechały o godzinie 4:53. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w celu gaszenia pożaru. Pożarem objęty był jedno pomieszczenie budynku parterowym w miarach 15x6. Do drugiego pożaru doszło dziś we wczesnych godzinach porannych. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się ognia w domu jednorodzinnym przy ulicy Wapiennej. Kiedy strażacy wykonywali swoje czynności, w pogorzelisku ujawnili ciało osoby o nieustalonej jeszcze, jak dotąd niepotwierdzonej, jak dotąd tożsamości. W tej chwili policjanci już przejęli ten teren od strażaków i kiedy tylko będzie to możliwe, zostaną tam przeprowadzone wszystkie czynności.
W najbliższym czasie planowane są działania z udziałem biegłych, którzy będą ustalać przyczyny obu pożarów. Dobra wiadomość dla kierowców, którzy jeszcze do wczoraj stali w kilkukilometrowych korkach na drodze krajowej nr 86 pomiędzy Katowicami i Sosnowcem. Dziś w nocy zakończono tu remont, zniesiono tymczasową organizację ruchu i droga jest już całkowicie przejezdna. Gdy kilka miesięcy temu na DK86 rozpoczęły się pierwsze prace i tym samym utrudnienia, wielu kierowców zastanawiało się, dlaczego GDDK i Jana remont wybrało akurat tę trasę. Do tej pory było tak, że remontowaliśmy nawierzchnię, kiedy ona już była zdewastowana. Miała nierówności, pofałdowania i taki remont polegał już na wymianie całej konstrukcji. Dążymy do funkcjonowania w normalnym stanie, kiedy wymieniamy tylko te warstwy, zazwyczaj ścieralne, które są wyeksploatowane. Tym samym niebezpieczne dla kierowców, bo na takiej nawierzchni opoślizgnie trudno. Nowa koncepcja GDDKiA zakłada przy budowie, by konstrukcja drogi była tak przygotowana, żeby ta bez gruntownego remontu wytrzymała kilkadziesiąt lat, tylko z pracami serwisowymi, czyli takimi, jakie miały miejsce ostatnio na DK86. To jednak nie koniec dobrych informacji dla kierowców. Firma Budimex, będąca wykonawcą nowej drogi S1, oddała do użytku kierowców 3-kilometrowy odcinek trasy w kierunku Sosnowca. Jak na razie samochody w tym miejscu nie poruszają się jeszcze po docelowej nawierzchni, a po warstwie łączącej jednak komfort jazdy już się trochę poprawił. Choć do zakończenia budowy całej nowej trasy S1 jeszcze daleka droga, to jej kolejny nowy odcinek do użytku kierowców zostanie udostępniony już w grudniu. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic zyskają lepsze połączenie kolejowe. PKP podpisało umowy na zaprojektowanie i wybudowanie 4 nowych przystanków w dzielnicach Ochojec, Murcki, Podlesie i Kostuchna. Myślę, że dawno to już miało być. Tu kiedyś było przed laty połączenie kolejowe i było super. Nie wiem, czemu do tej pory nie było. Dziwne, że to przeszło teraz. Przecież kiedyś jeździło ludzi sporo. Jak będzie tu przystanek, to będą jeździć. Pociąg więcej ludzi się nie, albo co inaczej, ciepło, a autobusy jedyną jeździ do Brynowa, z Kostuchny nie ma się czym by dostać. Przystanki zostaną wybudowane na linii 142 Ligota Tychy. Perony będą wyposażone w wiaty, oświetlenie, gabloty informacyjne i udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwia pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Wartość projektu to ponad 9 milionów złotych. Zakończenie prac w Katowicach planowane jest na 4 kwartał 2023 roku.